Szczęść Boże, Marta Klimczak, zapraszam na informacje dnia. Zwiększenie limitów na weselach, przywrócenie funkcjonowania targów, konferencji i wystaw oraz sal zabaw dla najmłodszych. To tylko niektóre z decyzji, jakie przekazał dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Najważniejsza informacja jest taka, że gdziekolwiek występują jeszcze limity osób, ci, którzy w pełni zaszczepili się przeciw COVID-19, nie będą do nich wliczani. Dobrą wiadomość minister zdrowia przekazał parom młodym. Limit gości na weselach zwiększono z 50 do 150 osób. Ponownie będzie można organizować targi, konferencje i wystawy, przestrzegając zasady jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Podobne obostrzenia dotyczyć będą sale zabaw dla najmłodszych, które dotąd były zamknięte. Zmiany wchodzą w życie 6 czerwca. Adam Niedzielski poinformował również, że ponad 500 tysięcy Polaków pobrało już certyfikat o zaszczepieniu przeciw COVID-19. W przyszłym tygodniu przedstawiciele rządu ogłoszą kolejne luzowania obostrzeń, tym razem na dłuższy okres, bo będą one obowiązywać między 25 czerwca a 31 sierpnia. W przyszłym tygodniu w szkołach ruszy kampania informacyjna o szczepieniach przeciw COVID-19, zapowiedział minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Od poniedziałku 7 czerwca rozpoczną się szczepienia dla dzieci od 12 do 15 roku życia. W związku z tym we wszystkich polskich szkołach rusza kampania informacyjna o szczepieniach przeciw COVID-19. Na temat tego, co dają szczepienia, poczucie bezpieczeństwa, ale też szanse na to, że od przyszłego roku szkolnego będziemy cały czas w trybie stacjonarnym bez konieczności odchodzenia na hybrydowy czy zdalny. Minister edukacji i nauki był pytany, czy są pomysły, żeby szczepienia przeciw COVID-19 były obowiązkowe. Profesor Przemysław Czarnek odparł, że nie on o tym decyduje. Dopóki tak nie jest, to na pewno nie będziemy żadnej segregacji w szkołach prowadzić. Nie ma żadnych pomysłów, żeby wpuszczać osoby zaszczepione, a nie wpuszczać niezaszczepione albo pozwalać chodzić do biblioteki zaszczepionym, a nie zaszczepionym nie chodzić. To są rzeczy, których na pewno nie będzie. Europejska Agencja Leków zatwierdziła, że dzieciom od 12 do 15 roku życia będzie podawana szczepionka Pfizera. W walce o prawdę o polskich ofiarach niemieckiego ludobójstwa może pomóc ustanowienie Międzynarodowego Dnia Ofiar Niemieckich Obozów, wskazuje dzisiejszy nasz dziennik. 14 czerwca 1940 roku do obozu Auschwitz przybył pierwszy transport polskich więźniów. Data jest uznawana za początek działalności niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. I to właśnie ten dzień można wykorzystać, aby na forum międzynarodowym uhonorować wszystkie ofiary niemieckich obozów z okresu II wojny światowej, wskazuje była więźniarka obozu Auschwitz Barbara Wojnarowska-Gautier. Uważam, że należy wystąpić o to, aby ONZ ogłosiła 14 czerwca Światowym Dniem Więźniów obozów koncentracyjnych i zagłady. Konieczne są postulaty przypominania światu o polskich ofiarach niemieckich obozów i mordach dokonanych na więźniach z innych narodów, mówi w rozmowie z naszym dziennikiem profesor Wiesław Wysocki z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Historyk podkreśla, że byłoby to wreszcie dowartościowanie innych ofiar obozów. Dzięki temu być może przestanąłby mówić o tym, że w Auschwitz zginęli tylko Żydzi, dodaje profesor Wysocki i zaznacza, że wszystkie ofiary obozów należy traktować jednakowo. Sieci handlowe próbują otwierać sklepy w niedzielę, omijając obowiązujące prawo. W kwestii handlu jest jeszcze wiele spraw do uregulowania, podkreśla handlowa Solidarność. W Polsce od 2018 roku obowiązywało ograniczenie handlu w niektóre niedziele. Od ubiegłego roku niemalże wszystkie niedziele są niehandlowe. Ustawa mówiąca o tym zawiera 32 wyjątki. Jednym z nich jest działalność pocztowa. Są to pseudo placówki pocztowe, bo przecież tam można tylko odebrać lub nadać paczkę. Nie zawsze nadać, ale odebrać. No i wiemy, że niektóre sklepy nawet tego nie czynią, bo nie mają takiej potrzeby, ale uzyskały taki status tej placówki pocztowej i wykorzystują to. Pomysł z placówkami pocztowymi wykorzystała między innymi Żabka. Teraz z tego wariantu chce skorzystać Kaufland, który należy do niemieckiej grupy. Taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia w Niemczech. W Polsce wciąż prawo jest omijane, dodaje Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. W Niemczech w ustawie zasadniczej, w konstytucji jest wpisana tylko, że niedziela, niedzielna cisza. Jest pojęcie niedzielnej ciszy i tam nikt nie pracuje w niedzielę,
w tych zawodach, które nie musi, nikt nie próbuje nawet omijać tej ustawy. Ale u nas nie dosyć, że musieliśmy to taką wykładnię zrobić, no to teraz wbrew tym ustawodawcy i założeniom ustawodawcy wiele sieci próbuje omijać tą naszą ustawę, co oczywiście na Zachodzie te sieci by sobie nie pozwoliły. Kwestia pracy w niedzielę to nie jedyna sprawa, którą należy jeszcze uregulować, zwraca uwagę Alfred Bujara. Jeszcze mamy wiele, wiele spraw do uregulowania, nie tylko tutaj uregulowanie kwestii wolnej niedzieli poprzez doprecyzowanie zapisów w ustawie, ale również chodzi mi o warunki pracy, bo te warunki pracy w Polsce ciągle są bardzo, bardzo złe. O poszanowanie i świętowanie niedzieli wielokrotnie apelowali także księża biskupi. Inwestycja w energetykę wiatrową to jeden z głównych celów Polskiego Ładu. Dlatego też w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat projektu tzw. ustawy odległościowej, która ma określić, jak daleko od zabudowań mogą powstawać elektrownie wiatrowe. Jak podkreślała obecna na konsultacjach społecznych wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, inwestycja w energetykę wiatrową na lądzie ma pomóc zrealizować założenia Polskiego Ładu. W ten sposób rząd chce zapewnić Polakom dostęp do czystej i tańszej energii. Patrząc na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, nie da się nie zauważyć, że udział odnawialnych źródeł energii w Polsce jest najniższy w całym krajowym miksie energetycznym. Z kolei ceny energii w tym ujęciu hurtowym w całej Unii Europejskiej mamy najwyższe. Rosną koszty emisji CO2, rosną koszty energii także dla odbiorców końcowych. I wniosek powinien z tego być tylko i wyłącznie jeden. Należy zrobić coś, co pozwoli zwiększyć udział czystej, zielonej i przede wszystkim taniej energii w naszym kraju. A dziś w Polsce, jak podkreślała minister, nie ma tańszego i bardziej efektywnego źródła niż energetyka wiatrowa. Mamy już regulację prawną dotyczącą energetyki wiatrowej na morzu. Teraz czas na odblokowanie nowych mocy energetycznych również z wiatru na lądzie. Utworzenie elektrowni wiatrowych oznacza również nowe miejsca pracy. To dobra wiadomość dla górników, którzy wkrótce zakończą swoją pracę w kopalniach. Liczymy, że będziemy mogli zagwarantować dzięki tej ustawie nowe miejsca pracy dla gospodarki nie tylko na północy kraju, ale patrząc również z perspektywy regionów górniczych Śląska i innych rejonów górniczych w Polsce i zagwarantować również miejsca pracy dla ludzi pracujących do tej pory w sektorze węglowym. Takie deklaracje już padają ze strony inwestorów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa ma wzmocnić rolę młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. Na przestrzeni ostatnich 20 lat mieliśmy już w polskim systemie prawnym, w ustawie o samorządzie gminnym, przewidzianą możliwość utworzenia w gminach młodzieżowych rad gmin. Ale był to jedyny szczebel, na którym zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami takie młodzieżowe rady mogły być tworzone. Młodzieżowe rady gminy, powiatu i sejmiku województwa będą miały charakter konsultacyjno-doradczy i będzie im przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza. Do zadań każdej z rad będzie należeć między innymi opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży. Cieszę się bardzo, że te rady będą mogły być tworzone jako takie organy, podmioty o charakterze opiniodawczym, konsultacyjnym, o charakterze inicjatywnym, a także o charakterze koordynacyjnym i konsultacyjnym. Ustawa, jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, będzie umożliwiała szersze zaangażowanie zarówno w sprawy publiczne, jak i w sprawy społeczne młodzieży. To od was, od waszej odwagi myślenia, ale też od odwagi działania zależy przyszłość Polski i to, jak Polska będzie wielka, silna, szczęśliwa i dostatnia. Już dziś dziękuję wam za wasze
zaangażowanie w przyszłości i życzę, żeby ta ustawa stworzyła rzeczywiste forum, platformę do głębokich przemyśleń, do namysłu i do działania. Premier zadeklarował chęć spotkania i rozmów z pierwszymi młodzieżowymi sejmikami województw, radami gmin i powiatów, gdy tylko się ukonstytuują. W najbliższy poniedziałek biskup nominat ksiądz Krzysztof Wędkowski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, obejmie kanonicznie diecezję włocławską. Będzie jej 77. biskupem. Ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski urodził się w 1963 roku w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku w katedrze gnieźnieńskiej. Był między innymi wikariuszem w obecnej katedrze pod wezwaniem świętego Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Pełnił także obowiązki kapelana księdza biskupa Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego. Był również rzecznikiem i referentem do spraw środków społecznego przekazu, a później kanclerzem kurii metropolitalnej w Gnieźnie. W 2004 roku otrzymał godność kanonika gremialnego kapituły prymasowskiej. Sakrę biskupią przyjął w 2012 roku w katedrze gnieźnieńskiej. Od października 2012 roku pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. Ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski jest członkiem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, Kościelnej Komisji Konkordatowej i przewodniczącym zespołu roboczego do spraw nowelizacji statutu i regulaminu KEP-u. W poniedziałek ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski obejmie kanonicznie diecezję włocławską. Uroczystość odbędzie się w południe w Domu Biskupów Włocławskich. Nominacja księdza biskupa Krzysztofa Wędkowskiego na biskupa włocławskiego została ogłoszona 27 kwietnia. Ojciec Święty Franciszek pozdrowił polską młodzież, która w sobotę weźmie udział w spotkaniu Lednica 2000. Odbędzie się ono podobnie jak w zeszłym roku w formule online. Tegoroczne spotkanie młodych Lednica 2000 będzie przebiegało pod hasłem Usłysz. Papież nawiązał do wydarzenia podczas audiencji generalnej na dziedzińcu świętego Damazego w Watykanie. Oggi in particolare mi unisco spiritualmente ai giovani che già da 25 anni. Dziś w sposób szczególny jednoczę się duchowo z młodymi, którzy już od 25 lat w tych dniach gromadzą się w Lednicy u źródeł chrzcielnych Polski, aby odnawiać swoją przynależność do Chrystusa. Drodzy młodzi, w tym roku słowem kluczowym waszego spotkania jest usłysz. W Biblii to słowo wprowadza w dekalog, uwrażliwia sumienia i wzywa do słuchania Pana i do miłowania Go z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Duch Święty, który towarzyszy wam w modlitwie, niech otwiera wasze serca na słuchanie, rozpala waszą miłość do Chrystusa i umacnia waszą wierność Jego Słowu. Z serca wam błogosławię. Wcześniej w rozważaniach papież nawiązał do tego, jak fundamentalne znaczenie ma modlitwa. Podkreślał, że Jezus nie tylko chce, abyśmy modlili się tak, jak On się modli, ale zapewnia nas, że nawet jeśli nasze usiłowania modlitwy są całkowicie daremne i nieskuteczne, zawsze możemy liczyć na Jego modlitwę. Ojciec Święty przypomniał, że nigdy nie możemy przestać ufać w Jezusa. W Rosji kolejne zatrzymanie działacza opozycji antykremlowskiej, tym razem Dmitrija Gudkowa. Były rosyjski parlamentarzysta jest podejrzany w sprawie karnej dotyczącej spowodowania strat finansowych. Postępowanie przeciwko rosyjskiemu opozycjoniście Dmitrijowi Gudkow dotyczy domniemanego zadłużenia za wynajem pomieszczeń od administracji miejskiej Moskwy w latach 2015-2017. Wczoraj policja przeprowadziła rewizję w mieszkaniu Dmitrija Gudkowa, a także w mieszkaniach jego krewnych i współpracowników, łącznie w 10 miejscach. Udział w przeszukaniach brało 140 funkcjonariuszy. Gudkow został zatrzymany na 2 doby. Zawieziono go na przesłuchanie. Polityk z kolei nie przyznaje się do winy. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Na teraz to wszystko. Ja już żegnam się z Państwem, życząc dobrego dnia. Z Panem Bogiem.